Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan dr Marian Szołucha, Akademia Finansów i Biznesu w Bistule. Witam, szczęśliwy Boże, Panie Doktorze. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie Doktorze, co nam mówi notatka, którą ujawnił kilka dni temu Super Express? Notatka z Ministerstwa Finansów mówiąca o sprawie związanej z nowelizacją ustaw, ewentualną nowelizacją ustawy o vat która miałaby uszczelnić system. Zarządów PO. Mówi dosłownie, że ówczesne kierownictwo Resortu Finansów nie widziało sensu w nowelizacjach ustawy o podatku od towarów i usług, czyli VAT-u. Z jakich względów dokładnie nie wiemy. Minister szczurek we wczorajszych wypowiedziach, które odpowiadały na. Zarzuty sformułowane przez Superexpress, który tę notatkę opublikował, twierdził, że ten brak sensu jego zdaniem wynikał ze zbliżających się wyborów parlamentarnych. Ale to niczego nie tłumaczy, bądźmy poważni. Przecież wybory w polskich warunkach odbywają się co chwilę. Jak nie parlamentarne, to samorządowe, europarlamentarne czy prezydenckie. Więc to nie jest żadne wytłumaczenie. To, to w zasadzie nie należałoby nic robić. Tak, bo chodziło, proszę Państwa, ja może zacytuję fragment tej, yy, tej notatki. I może tak. Departament, departament, jeden z departamentów Ministerstwa Finansów uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji ministra finansów pana Mateusza Szczurka, co do braku zasadności prowadzenia obecnie prace legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. I tam później jeden z dyrektorów, z wiceministrów to zmienił ten brak zasadności na właśnie brak szans. Z kolei pani wiceminister ówczesna finansów pani Leszczyna mówi, że przecież oni, to w ogóle nie, nie ma żadnego problemu z tą notatką, bo... 2 czerwca 2015 roku trafił do Sejmu projekt ustawy wprowadzającej jednolity plik kontrolny, który jak zgodnie twierdzi NIK, Ministerstwo Finansów i eksperci jest głównym powodem uszczelnienia systemu podatkowego. Czyli właściwie oni wykonywali to co należy, chcieli uszczelniać. Nie jest jedynym, ani nawet nie powiedziałbym, że jest głównym, bo instrumentów po roku 2015, po jesiennych wyborach tamtego roku wprowadzono całe mnóstwo. Oprócz JPK to jest ostatnio split payment, czyli podzielona płatność, to jest Krajowa Administracja Skarbowa, to jest zmiana metodologii kontroli, to jest wykorzystanie nowych zupełnie narzędzi analitycznych. To wszystko to się działo po wyborach, wyborach skarbowego. Wszystko to działo się. Po wyborach to jest rozszerzenie katalogu towarów objętych tak zwanym odwróconym VAT-em, to jest obniżenie limitu transakcji gotówkowych z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych na poziomie B2B, a więc pomiędzy przedsiębiorcami. To jest są większe kary dla przestępców podatkowych. To jest w ogóle zajęcie się tą problematyką nie tylko na poziomie legislacyjnym, bo te działania, które powiedziałem, dotyczą głównie legislacji, legislacji ale także na poziomie wykonawczym więc słowa pani i, i, byłej wiceminister finansów, obecnie posłanki platformy i za to jest nic innego jak zaklinanie rzeczywistości. Ta notatka, panie redaktorze, odpowiadając na pana pierwsze pytanie, świadczy o tym, że na szczeblu niższym i średnim w resorcie finansów była z jednej strony świadomość, że problem istnieje, z drugiej strony świadomość także tego, że jeśli urzędnicy nie dostaną potwierdzenia z wyższego szczebla, to ktoś im potem może się za tę bezczynność po prostu dobrać do skóry. Czyli de facto tutaj odpowiedzialność za brak tego uszczelnienia ponosi kierownictwo resortu finansów de facto. Najwyższe, oczywiście najwyższe kierownictwo i urzędnicy, dyrektorzy y, de departamentów y, no chcieli sobie załatwić po prostu coś w rodzaju a, y, alibi y, na wypadek y, przyszłych pytań y, ze strony prokuratury, komisji śledczej, polityków, dziennikarzy y, o to, dlaczego dopuszczono się takich zaniechań. A dopuszczono się tych zaniechań, bo alarmowały o skali zjawiska i Think Tanki, yy, i instytuty podatkowe, i Komisja Europejska, i firmy konsultingowe, i organizacje branżowe zrzeszające choćby przedsiębiorców z branży paliwowej, to na ich prośbę, ale dopiero po wyborach w 2015 roku wprowadzono specjalny pakiet. I elektroniki i info, informatyki taka zdaje się Izba jest też, alarmowali Ministerstwo, że tutaj jest wiele nieprawidłowości, bo normalne uczciwe firmy Traciły na. I branży metalowej, na złomiarskiej i wielu, wielu, wielu innych. I Ministerstwo Finansów doskonale wiedziało, jaki jest problem. I co zrobiła Platforma Obywatelska? Przypomnijmy, rządząca. kampanii wyborczej przygotowała projekt ustawy o jednolitym pliku kontrolnym, który skierowali do Sejmu. Nie no, wy... W środku kampanii wyborczej. To jest, to jest zupełnie niepoważne tłumaczenie, bo wprowadzono odwrócony VAT i rzeczywiście przygotowano ustawę o jednolitym pliku kontrolnym, zresztą nieco inną niż ta, która dzisiaj. Funkcjonuje, więc nie można tutaj stawiać znaku równości. To jest wszystko, co zrobiono przez 8 lat, a przez 3 ostatnie lata zrobiono to, co wymieniłem, czyli kilkanaście konkretnych, bardzo celnych działań i wiele innych zresztą pomniejszych także, więc no, niestety co najmniej bardzo złe światło rzuca ta notatka na ówczesne kierownictwo Ministerstwa Finansów, stawia je no, no, pod, pod, pod oskarżenie po prostu opinii publicznej dzisiaj, a w przyszłości kto wie może czyjeś jeszcze. Pana zdaniem rzeczywiście mogło być tak, że budżet państwa wskutek działalności mafii VAT-owskiej, VAT bo to były różne, różne grupy przestępcze, stracił 260 miliardów. Czy to jest, to, to jest realne? Moim zdaniem to są konserwatywne, czyli bardzo ostrożne szacunki. Przypomnijmy firmy PWC, które potem powtórzyło i przyjęło za wiarygodne Ministerstwo Finansów. To dzisiejsze. 262 miliardy złotych w ciągu 8 lat to jest kwota, za którą można wybudować było setki kilometrów autostrad, dozbroić polską armię i podnieść bezpieczeństwo nas wszystkich. Przez 10 lat sfinansować program Rodzina 500, albo z drugiej strony przynajmniej nie zadłużać Polski na taką skalę, jaką nas, na jaką nas zadłużono w czasach rządów PO, mhm. ministra Szczurka i jego poprzednika, pana Rostowskiego. Także to były gigantyczne pieniądze, nieporównywalne zupełnie ze skutkami wszystkich innych. Afer nawet Trzecie Rzeczpospolitej. Ale razem Pana ziemi. zdaniem to jest było przyzwolenie na działalność grup przestępczych, Było świadome działanie, czy to po prostu no, tak są, samoistnie się, rozwijała ta patologia. Są dwie wiodące hipotezy. Albo zaważyła na tej luce podatkowej nieudolność i niekompetencja, albo rzeczywiście był tutaj element celowości tak nie w tym zaniechaniu. No właśnie i. i ta notatka i stadczenie ta... kompetencji. ile takich dokumentów będzie więcej? E, myślę, że mogą się odnaleźć w przyszłości, skoro na ten czekaliśmy prawie 3 lata. E, no, Kieruje nas w stronę tego drugiego podejrzenia, tej drugiej hipotezy, czyli niestety gorszej. Mm -hmm. A więc y, hipotezy, która dowodziłaby, że mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju kaszkadzi mafijnego? Tak, to wszystko będzie sprawdzała komisja VAT-owska śledcza, która, która już działa. A, a odnośnie VAT-u no, jest przygotowany, już właściwie procedowany w Sejmie projekt budżetu na przyszły rok. I tutaj no, też zapowiada się chyba kolejny rok ze wzrostem przychodu do budżetu z tytułu podatków VAT. Prognozuje się, że będzie 180 miliardów. E, e, złotych z VAT-u to, 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 to całkiem sporo. To jest prawie połowa łącznie budżetu, bo VAT jest najważniejszym tak. podatkiem, najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa. Zresztą w ogóle budżet na przyszły rok wygląda ciekawie. On się wpisuje w całą politykę gospodarczą obecnego rządu. E, ten budżet, przypomnijmy, ma być na poziomie e, łącznie, jeśli chodzi o stronę dochodową 385 miliardów, jeśli chodzi 308, o. 387,6. 387 dokładnie. A jeśli chodzi o stronę wydatkową, to ponad 400, zdaje się, że 411. 416 16, tak. 16, No to są drobnostki. Przy takiej skali rzeczywiście, ale przepraszam za drobną pomyłkę. W każdym razie e, ma być deficyt w związku z tym na poziomie niecałych 30 miliardów złotych. Tak. Teraz już jestem, zdaje się, precyzyjny, to jest w odniesieniu do PKB 1,8. Niewiele znacznie poniżej 3% wymaganych przez traktat z Maastricht i Pakt stabilności i wzrostu, czyli unijne kryteria konwergencji. Pieniądze to ma być dochodów ma być w budżecie więcej niż w tym roku, bo w tym roku było ich 355 miliardów, a więc ponad 30 miliardów więcej ma być. Skąd te dochody? Oczywiście z tego, że gospodarka się rozwija i przedsiębiorcy oraz obywatele zarabiają nieco więcej, mogą w związku z tym więcej odprowadzić do budżetu, ale także z kolejnych mechanizmów służących uszczelnieniu podatkowemu. Czekamy na STIR, czyli system teleinformatyczny i zbrozliczeniowej. Czekamy także na podatek od e-papierosów i tak zwanych nowatorskich wyrobów tytoniowych. Czekamy na tzw. system TNT, czyli Track and Trace, który będzie służył śledzeniu online dosłownie drogi od producenta do Konsumenta towarów akcyzowych, choć tu opóźnia się nieco Ministerstwo Zdrowia ze specjalną nowelizacją e, ustawy, za którą odpowiada. Um, więcej wydatków będzie z kolei, bo mówiłem na razie o dochodach. Więcej wydatków będzie z kolei na programy społeczne, podwyższone zostaną renty socjalne, więcej pieniędzy pójdzie na e, finansowanie zakupu leków. No i trochę dla przez, budżetówki przez będzie więcej, bo i dla służb zdrowia, zamrożone. dla nauczycieli, dla, munduru, dla mundu, tak. służb mundurowych, co prawda to jest mniej niż spodziewają, się Ale na, na modernizację armii pójdzie. Rzeczywiście budżetówka jest nieco niedofinansowana, bo Platforma zamroziła na kilka tak. dobrych lat i zostawiła to zamrożenie, tą, tą zamrażarkę działającą, nawet kiedy kryzys się skończył. Służby mundurowe kilka dni temu protestowały w Warszawie, a w międzyczasie na rynku, czyli w sektorze przedsiębiorstw, płace poszły w górę. No, płace, wynagrodzenie brutto w Polsce dzisiaj właśnie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 4800 zł, co jest co Ale prawda... Ale z drugiej 3, strony, proszę pana, tak? y, wydatki państwa rosną, dochody też rosną, ale też kosztem obywateli, zwykłych obywateli, bo są podatki, które były wprowadzone, są ukryte podatki, jak chociażby podatek bankowy, który tak naprawdę płacą klienci banków w różnych opłatach. Jest taka opłata emisyjna w cenie paliwa też, prawda? No tego jest w różnych miejscach poutykane, no i to też dotyka nas, zwykłych obywateli prawda, że system, banku, system przepraszam podatkowy jest w Polsce zbyt represyjny. Życzyłbym sobie podatków niższych i też progów podatkowych nieco inaczej ustawionych. Celowo mówię o progach, bo najważniejszym problemem są podatki dochodowe. E, powiedziałem o płacy brutto, która dzisiaj wynosi na rynku średnio 4800 zł. To jest netto 3400 w wymiarze interesującym pracownika, czyli na rękę, ale w wymiarze e, kosztu dla pracodawcy to jest prawie 5800, czyli 2400 zł musi odprowadzić pracodawca na ZUS, PFRON, całą resztę składek plus podatek dochodowy oczywiście, czyli PIT ten Klin podatkowy, czyli liczone łącznie wszystkie obciążenia od zatrudnionej osoby, to jest zdecydowanie zbyt dużo, ale podatki też mają spadać, bo nie rosną tylko i nie pojawiają się nowe. Ma być CIT obniżony z 15%. A ile to do 9 bo rząd się chwali, że będzie do 9% obniżona stawka CIT. To jest dla tych firm, które roczny obrót mają poniżej do miliona miliona 200 000 euro euro tak jest. To ile to firm będzie to nie jest. Yy... Kilkaset tysięcy oczywiście yy, przedsiębiorstw. Natomiast yy, to nie jest jedyna ulga, która ma zostać w 2019 roku wprowadzona. Będzie ulga w podatku yy, dochodowym yy, z tytułu wydatków na komercjalizację wyników prac badawczo rozwojowych. To jest yy, próba przerzucenia mostu między dwoma całkiem nieźle, ale zupełnie osobno od siebie funkcjonującymi w Polsce światami, to jest światem nauki światem biznesu. Tak, żeby podnieść innowacyjność i to taką w, wewnętrzną. Panie, yy... Panie doktorze, budżet w tej chwili trwa debata. Jak już mówiliśmy, ten deficyt będzie 28,5 miliarda w przyszłym roku planowany. Jest mniejszy. To jest jeden z mniejszych deficytów planowanych w ostatnich latach. No, natomiast jest problem jakby deficytu finansów publicznych, czyli tego deficytu, na który się składają i budżet państwa, i budżety samorządów, i tak zwany sektor ubezpieczeniowy, czyli głównie ZUS, prawda? No tutaj też się zmniejsza, no bo w, w, tutaj mamy taką informację, że w 2017 roku ten deficyt sektora finansów, instytucji rządowych i samorządowych wynosił 1,5% PKB wobec 2,3 w 2016, czyli spadło. Tak jest. Ale to dobrze, że spada, natomiast cały czas jest problem taki, że ten dług finansów publicznych jest w dużej części e, zaciągany u firm zagranicznych, u inwestorów zagranicznych i to jest dla gospodarki bardzo, może nie tyle niebezpieczne, co bardzo ryzykowne. Kilka podstawowych danych, panie redaktorze. E, dług publiczny w Polsce dzisiaj wynosi około biliona złotych. Celowo mówię około, bo według polskiej metodologii to jest niecały bilion. Według metodologii Unii Europejskiej, czyli Eurostatu, konkretnie Europejskiego Urzędu Statystycznego, to jest już ponad bilion złotych. To rzeczywiście bardzo dużo to jest ponad 50% naszego produktu krajowego brutto. Ale e, udział i z, Długu zagranicznego w naszym zadłużeniu ogółem spada, począwszy od roku 2015, i udział długu denominowanego w obcych walutach w stosunku do naszego zadłużenia ogółem także spada. W 2015 roku w obcych walutach mieliśmy 34% polskiego zadłużenia denominowane, natomiast dzisiaj mamy, jest to 30%, dane na koniec lipca najświeższe, podane przez Ministerstwo Finansów. Jeśli chodzi o dług zagraniczny, to jego odsetek wynosił 58%, czyli ponad połowę w roku 2015, dziś wynosi 48%. Spadł poniżej tej psychologicznej bariery 50%, więc jest tutaj poprawa i to jest też odpowiedź na, jakby, Wszystkie pytania dotyczące kondycji naszych finansów publicznych, nie da się ich uzdrowić z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok, ani nawet ośmieliłbym się powiedzieć w perspektywie jednej kadencji naszego parlamentu. Choć rzeczywiście ja też mam szereg zastrzeżeń do, do działań rządu. Życzyłbym sobie, żeby ta sytuacja była naprawiona szybciej, żeby mniej było działań represyjnych, więcej takich, które przyniosą ulgę oczywiście u, uczciwym. Podatnikom. Szykowanych jest szereg zmian na rok 2019 w polityce podatkowej. Nie ze wszystkimi się zgadzam. Mam na przykład zastrzeżenia do obowiązku, przygotowywanego obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych, które do końca nie wiadomo, czym są, jak ministerstwo będzie tę gigantyczną bazę danych o podatnikach przerabiało i czy w ogóle będzie w stanie ją przetworzyć, bo nie ma do tego narzędzi analitycznych na dzisiaj. Takich zastrzeżeń mam więcej. Ale co do zasady, no jakościową zmianę w podejściu państwa do swoich obowiązków w obszarze finansów publicznych po 2015 roku. No bądźmy uczciwi widać jednak wyraźnie. No to oczywiście widać radykalną zmianę, to prawda. Panie jeszcze, panie doktorze, zatrzymajmy się jeszcze na, na kosztach, jakie dotykają nas przeciętnych obywateli, mianowicie no rośnie no ceny energii rosną i to jest najpoważniejsze zagrożenie dla polskiej gospodarki, takie wewnętrzne, choć nie do końca z wewnętrznych czynników wynikające w roku, na rok 2019, również dla budżetu, bo założeniem, jednym z podstawowych założeń makroekonomicznych do budżetu na rok 2019 jest inflacja bezpieczna poniżej celu NBP na poziomie 2,2-2,3%. Mm -hmm. To jest niska inflacja, to zagwarantuje, że nasze wynagrodzenia, oszczędności, wszystkie inne y, dynamicznie rosnące wskaźniki makroekonomiczne będą miały swój wymiar nie tylko nominalny, ale także realny. Natomiast jeśli ta inflacja z powodów kosztowych związanych ze wzrostem e, cen energii wystrzeli w roku 2019, no to będziemy mogli się niestety tym... właściwie tym e, motorem napędzającym wzrost cen energii? Czy to są rzeczywiście te pakiety klimatyczne, ta polityka klimatyczna, która jest wokół, w, wokół Polski jest e, tworzona kilta. i tak dalej, przez są, Unię Europejską są, głównie? Są, panie redaktorze, cztery najważniejsze przyczyny. Pierwsza to są 네. Ceny e, surowców energetycznych rosnące na rynkach światowych z powodu głównie geopolitycznych. Ceny e, surowców energetycznych, trzy podstawowe: e, ropa, gaz, węgiel, e, brunatny i kamienny razem, e, są, e, ich ceny są skorelowane dodatnio ze sobą. To znaczy, jeśli rośnie cena ropy, rośnie też cena węgla i tak dalej. E, to jest pierwsza przyczyna. Druga, a polska energetyka jest przecież na węglu ciągle oparta. E, druga przyczyna to jest wzrost cen tak zwanych zielonych certyfikatów. Długo by o tym rozmawiać. Zielone certyfikaty to jest taki rubel transferowy, gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że to jest rubel transferowy w Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, bo to jest czysto spekulacyjny czynnik. To jest coś wirtualnego, to wynika z systemu kupowania i sprzedawania nawzajem między państwami sobie um, praw do emisji dwutlenku węgla, na czym Polska traci i za co Polska, co Polska po prostu bardzo dużo kosztuje. To jest drugi czynnik. Ale są też czynniki wewnętrzne. Takim czynnikiem jest niedoinwestowanie przez kilka dekad, przez prawie już pół wieku polskiej energetyki nie tylko samych elektrowni, ale także sieci przesyłowych, więc wielkie wyzwania przez polską energetykę. I ostatni, czwarty czynnik, drugi z wewnętrznych, to jest niestety bałagan w polskiej energetyce. Muszę to powiedzieć z przykrością. Ministerstwo Energii sobie zupełnie z tym nie radzi. Nie wiemy dokładnie, co się będzie działo z naszą elektrownią atomową, czy ona powstanie, czy nie powstanie wreszcie. Podejście do elektrowni wiatrowych, do całego tego sektora jest rozchwiane na zasadzie wahadła od ściany do ściany, bo przygotowywana jest druga ustawa w zupełnie odwrotnym duchu niż ta pierwsza z roku 2016. Ceny akcji Czterech największych spółek energetycznych polskich, publicznych, kontrolowanych przez państwo na giełdzie papierów wartościowych, spadają, choć dwie z nich lecą sobie lepiej, inne gorzej. Państwo także w budżecie na 2019 rok musi wyasygnować olbrzymie środki na restrukturyzację kopalń, bo oprócz takich spółek jak JSW, Jastrzębska Spółka Węglowa, które radzą sobie dobrze, mamy cały szereg, dzisiaj. Gdzie potrzeba jest po prostu zrobienia porządku i potrzeba jest wprowadzenia wreszcie porządnych menedżerów do nich. Także, jeszcze raz, z przykrością, w polskiej energetyce nie dzieje się dobrze, a jest to czynnik, który przełoży się, nawet jeśli URE, Urząd Regulacji Energetyki, nie podniesie taryf od 1 stycznia, taryf G, czyli dla gospodarstw domowych, to wystarczy, że będą podniesione taryfy dla firm i natychmiast firmy przełożą swoje koszty no wytrzymania. I to na się klientom. odbije tak na codziennych zakupach. Nas, które, robimy, które robimy do naszych domów. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za te wyjaśnienia gospodarcze. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był pan dr Marian Szucha. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo. dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro w sobotni wieczór. Zapraszam na 21.40. To stała pora naszego programu. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.